Dzień dobry, Monika Laskowska. Witam serdecznie w Zagadkowej Wyspie. Moi kochani, mamy dzisiaj sam środek tygodnia. Środa, także moi drodzy, 2 dni, już 3 dni nawet można powiedzieć za nami i zostało dosłownie chwilunia do weekendu, moi kochani. No i przede wszystkim piękna pogoda za oknem. Mam nadzieję jednak, że nie wszyscy wyszli na spacer, że ktoś został w domu i weźmie udział ze mną razem w programie, moi drodzy, bo już na samym początku programu dużo, dużo kasy do wygrania, moi kochani, bo szukamy imienia, które kończy się literą N. Dlatego poprosiłam reżysera, żeby dał nam od razu dużo więcej kasy, moi kochani, bo jest bardzo mało takich imion, które kończy się literą N. Myślimy, moi drodzy, szybciutko, co to może być za imię, które kończy się literą N i szybciutko wybieramy numer 704-304-304, wpadamy do studia, moi kochani, i rozpoczynamy program, moi drodzy, a ja w międzyczasie szybciutko przypomnę regulamin. W naszym programie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za to, które nie połączy Cię ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie odzwoni i zostaniesz na żywo połączony z naszym studiem, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcynagród.com. Moi kochani, regulamin już za nami i ja czekam na osobę, która już zna imię. Imię kończące się literą N. Co to może być za imię, moi kochani? Jest tak naprawdę niewiele tych imion, dlatego właśnie przypominam raz jeszcze, że poprosiłam reżysera od razu, żeby nam dał dużo więcej kasy, żebyśmy nie zaczynali od drobnych pieniędzy, no bo tak naprawdę tych imion, które kończą się literą N, w języku polskim jest bardzo, no bardzo, nawet bardzo, bardzo, bardzo mało. Także moi drodzy, szybciutko, szybciutko, co to za imię? Jakie imię? Na pewno znacie imię, które kończy się literą N, chociaż jest ich niewiele w języku polskim, ale moi drodzy, ja już mam nadzieję, że ktoś ma pomysł. Moi kochani, stówka gwarantowana i 900 zł w bonusie. Wpadamy tutaj do mnie do studia, mówimy imię i po czym czytam 5 krótkich, prostych pytań. Jeżeli odpowiesz na nie w ciągu 30 sekund, oczywiście 900 zł dodatkowe jest w kieszeni. Halo, halo, mam telefon, dzień dobry. Co to za imię? Dzień dobry, Lucjan. Lucjan! Super pomysł, bardzo fajny pomysł, piękny pomysł, bardzo ładne imię przede wszystkim, ale jeszcze nie z koperty, jeszcze to nie jest imię z koperty, ale moi drodzy, pierwsze imię, które kończy się literą N, już jest za nami, także zostało nam naprawdę bardzo, bardzo malutko tych imion. Ja Lucjana zapiszę na tablicę, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest Lucjan. Wszystko się zgadza, moi kochani. Kończy się literą N, zobaczcie, moi drodzy, ta literka N, właśnie o nią chodzi. Tak ma nasze imię się kończyć. Może zacząć się dowolną literą. Tak naprawdę, moi kochani, nie mamy pierwszej litery w naszym imieniu, ale mamy ostatnią. Ta ostatnia litera to jest literka N. I w języku polskim, przypominam, no jest niewiele. Naprawdę, tak naprawdę bardzo, bardzo mało tych imion, które kończą się literą N. I pierwsze imię już wiemy, że nie jest to Lucja. To nie jest imię z koperty. W takim razie, jakie tobie imię przychodzi do głowy? Jakie imię masz na myśli? Reżyserka, może daj 2000. Daj zdecydowanie 2000, bo tych imion jest naprawdę bardzo mało i jedno imię już za nami. Jest, moi kochani, mamy 2000 zł. Teraz walczymy o podwójną kasę. Podwójna kasa, bo już jedno imię jest za nami, a tak naprawdę tych imion, które kończą się literą N, jest dosłownie garstka. Malutko. Bardzo mało jest tych imion. No właśnie, a jaki jest twój pomysł? Jakie imię przychodzi ci do głowy, które kończy się literką N? Przypominam, moi drodzy, ale jest telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakie to imię? Napoleon. Napoleon! Jak donośle. Bardzo fajny pomysł. Piękne imię. Bardzo fajny pomysł. Gratuluję serdecznie. Nie jest to jeszcze Napoleon, ale wszystko się zgadza, moi kochani. Literka N jest ostatnia w tym imieniu. Wiemy, że to nie jest Napoleon. Także Napoleon wędruje nam oczywiście na tablicę.
Kto pomyślał o innym imieniu? Zgadza się, moi kochani, znane, popularne imię. Oczywiście ostatnia literka N. Podobnie jest, moi kochani, właśnie z naszym imieniem, które jest w kopercie. Na pewno znacie to imię. Na pewno znacie to imię. No zobaczcie, moi drodzy, mamy już dwa imiona. Lucjan i Napoleon. Czyli w kopercie jest na pewno jest dosłownie jeszcze kilka tych imion, które kończą się literą N w naszym języku pięknym, języku polskim. Tak naprawdę, moi drodzy, nasz język polski jest bardzo rozbudowany. Mamy tak naprawdę wiele określeń na jedno słowo. Możemy bardzo dużo słów używać w naszym języku polskim, nie tak jak w innych językach, prawda, które są bardzo proste. Tak naprawdę w innych językach jedno słowo określa bardzo dużo rzeczy, a u nas nie. Mamy bardzo, bardzo dużo słów, pięknych słów. Możemy pięknie tworzyć, pięknie pisać. No i przede wszystkim, moi kochani, mamy sporo imion w naszym języku polskim, ale tak naprawdę niewiele imion kończy się literą N. A właśnie takiego imienia, moi kochani, szukamy. Jaki pomysł? Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie. Jakie to imię? Carmen. Carmen. Jak tanecznie, pięknie. Nie jest to Carmen, ale wszystko się zgadza. Reżyserka, tylko nie wiem, jak mam zapisać przez C czy przez K. No dobrze, zapiszemy przez C, chociaż język polski to bym zapisała przez K, ale zapiszę przez C. Carmen. Nie jest to nasze imię z koperty, ale moi drodzy, wszystko się zgadza. Ostatnia litera N. Czy ja mogę, reżyserka, od razu powiedzieć, że szukamy jednak imienia męskiego? Reżyserka, bo jest naprawdę niewiele tych imion i żebyśmy szybciutko dotarli do celu. Reżyserze. Dokładnie, dokładnie, moi kochani, jest, no już powiedziałam. Także, moi drodzy, już wiem, że mamy tu piękne imię kończące się literą N. Ale w mojej kopercie jest jednak imię męskie. No wygadałam się, moi drodzy, także reżyser już nie miał innego wyjścia, jak tylko podać tablicę, że to jest właśnie imię męskie. Zapytałam się reżysera, czy mogę powiedzieć. No i zobaczcie, troszeczkę się wygadałam, moi kochani, ale tak naprawdę to z korzyścią dla nas. Z korzyścią dla nas, bo już wiemy, że nie szukamy wśród imion żeńskich, kobiecy. Chociaż bardzo fajne, ta Carmen to jest przepiękne imię. No, bardzo ładne imię Carmen. Jednak w tym momencie, moi kochani, szukamy wśród imion męskich. No to co, moi drodzy, tak naprawdę mamy bardzo teraz zawężone pole. Szukamy imion, które kończą się literą N i na pewno jest to imię męskie. No to jesteśmy już bardzo bliziutko celu. No właśnie, moi kochani, co to za imię? Jeszcze jeden pomysł. Kto ma pomysł? No właśnie, moi kochani, skoro nie Lucjan, skoro nie Napoleon, no to co? Może do trzech razy sztuka? Mamy już dwa imiona męskie. To teraz trzecie, może strzał w dziesiątkę. Reżyserka, ale może daje 3000 złotych. Ja poproszę tutaj większą kasę. Skoro ma być z trzecim telefonem strzał w dziesiątkę, reżyserka, no to niech będzie 3000 złotych. Do trzech razy sztuka. Brawo, brawo, udało się. Dzisiaj reżyser ma bardzo dobry humor, moi drodzy, i mnie to bardzo cieszy. No bo jak reżyser ma dobry humor, to oczywiście nagrody są większe. No i mamy już w tym momencie, moi kochani, 3000 złotych. No to co? Do trzech razy sztuka? Nie Lucjan, nie Napoleon. To jakie to jest imię? Kończące się literą N. Kto wie? Szybciutko, szybciutko, moi kochani. 704-304-304. Imię męskie kończące się literą N. Męskie. No, wygadałam się już na samym początku programu. Na szczęście reżyser ma dzisiaj bardzo dobry humor, daje dużo kasy, no i nie krzyczy na mnie tutaj za mocno, że po prostu wypaplałam, że jest to imię męskie. Ale dzięki temu tak naprawdę, moi drodzy, mamy zawężone pole. Zawężone pole poszukiwań i wiem, że wszystkie żeńskie, piękne, damskie imiona odstawiamy na bok. I szukamy wśród imion męskich. Pierwsza propozycja Lucjan, druga Napoleon, a trzecia? Jakie to imię? Kończące się literą N, imię męskie. Co ci przychodzi do głowy? Imię znane. Znasz to imię. Kończy się literą N, męskie imię. Nie Lucjan, nie Napoleon. To jest to na pewno... No, moi kochani, strzał w dziesiątkę.
Przypominam, że walczymy o 3000 zł. Numer telefonu 704-304-304. Ja wiem, moi kochani, że nie jest to proste znalezienie tego imienia, bo jest mało tych imion w języku polskim kończących się literą N. No i nie mamy pierwszej litery, mamy właśnie ostatnią literkę, bo żeby była pierwsza litera, to by było dużo prościej. Ale właśnie dlatego, moi kochani, mamy 3000 na liczniku. No, bo jest wyzwanie, a skoro jest wyzwanie, moi kochani, to jest zabawa. No to serdecznie zapraszam, moi kochani, wszystkich do wspólnej zabawy. Bawimy się, nie czekamy, moi drodzy. Imię kończące się literą N. Co to za imię? Kto ma jeszcze jeden pomysł? Nie masz dużej konkurencji, jest piękna pogoda, większość pewnie sobie spaceruje, korzysta z promieni słonecznych. No i tym osobom oczywiście bardzo miłego spaceru, miłego odpoczynku. A osoby, które zostały przed telewizorem, które siedzą w domu, zapraszam do wspólnej zabawy. Szukamy imienia kończącego się literą N. Męskie imię, wiem, że to męskie imię, no bo na samym początku programu wygadałam się. Także, moi kochani, mamy zawężone pole poszukiwań. Wiem, że jest to imię na pewno męskie i kończy się literą N. Halo, halo, jest telefon, dzień dobry, witam serdecznie. Jakie to imię? Dzień dobry, Posejdon. Posejdon! No, ciekawa odpowiedź. Bardzo piękne imię. Jest takie imię? Jest. Wiemy, że kim był Posejdon? No, to była konkretna osoba. Posejdon. Kończy się literą N. Niby wszystko się zgadza, ale jednak nie jest to imię z koperty. Posejdon wędruje nam na tablicę. Bóg mórz, Posejdon. Fajny pomysł, fajnie pan to znalazł. No bardzo, bardzo fajne imię, piękne. Bóg mórz, ale powiem, moi kochani, że moje imię chyba znacie lepiej, zdecydowanie lepiej niż Posejdon. No Posejdon, władca mórz, bardzo władcza osoba, włada wszystkimi morzami i wodami. No, ale to nie Posejdon nam tutaj się schował w kopercie, być może dlatego, że jest właśnie władcą. No i on po prostu się nie chowa w kopercie. No a może właśnie dlatego, że z tyłu mamy ocean, bo jesteśmy na zagadkowej wyspie i on po prostu stwierdził sobie, że będzie jednak władał tymi morzami i tam po prostu nie schowa się do naszej koperty. Moi kochani, w takim razie szukamy dalej. Mamy Lucjana Napoleona. No za trzecim razem nie trafiliśmy w dziesiątkę. No to może teraz? Trzy męskie imiona mamy już na tablicy. To co nam zostało? No ja wiem, że... No nie jest zbyt łatwo szukać tych imion, bo imion kończących się literą N nie jest zbyt wiele i jeszcze mamy zawężone pole, bo szukamy imienia męskiego. No z jednej strony fajnie, bo mamy te granice ustalone, prawda, że wiemy, że te wszystkie damskie, żeńskie imiona odpadają. No ale właśnie, z drugiej strony bardzo mało jest tych imion, bardzo mało jest tych męskich imion kończących się literą N. No pan pięknie tutaj pokombinował i wymyślił, że jest takie imię Posejdon. No ale może ty znasz imię, które kończy się literą N i jest bardziej popularne, bardziej znane niż Posejdon. No bo zobaczcie, Lucjan, wszyscy znamy to imię, prawda? No rzeczywiście nie jest zbyt często używane, ale jest takie imię. Jest takie męskie imię, Napoleon. No, jedną taką bardzo znaną osobę wszyscy znamy. Może już nie ma jej wśród nas, ale naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy zrobiła, szczególnie dla Francji. No i Posejdon. Kto Posejdona nie znam? No, wszyscy nieraz słyszeliśmy, ale nasze imię w kopercie jest jeszcze bardziej znane. No właśnie, co to za imię, moi kochani? Wiemy, że jest to na pewno męskie imię. Męskie imię, a wśród imion męskich kończących się literą N. No właśnie, ile tych imion może jeszcze być? Malutko, no malutko, niewiele, dlatego jeżeli masz pomysł, łap szybciutko za telefon 704-304-304. Czy twój pomysł przypadkiem nie schował się dziś do koperty? Sprawdź szybciutko, czy właśnie jest to może imię. Słuchajcie, moi drodzy, do trzech razy sztuka, no niestety nam się nie udało, ale no skoro nie do trzech razy, no to do czterech. Mamy już trzy męskie imiona, Lucjan, Napoleon i Posejdon. Jaki jest twój pomysł? Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie. Jakie jest to imię? Salomon. Salomon.
I to, proszę pana, no jest strzał w dziesiątkę, moi kochani. Mówiłam, moi drodzy, że na pewno znacie to imię, bardzo, bardzo znane imię. No, król Salomon, moi drodzy, wszystko się zgadza, słuchajcie, piękny strzał w dziesiątkę. Wiedziałam, że skoro nie do 3 razy sztuka, to na pewno do 4. Zobaczcie, moi drodzy, że jest to imię. Salomon, zgadza się, wszystko zgadza. I oczywiście teraz szybciutko walczymy o 2900. Czy jest pan przygotowany? Tak. Uwaga, uwaga, zaczynamy. Proszę się przygotować i start. Ile państw graniczy z Polską? 7. W którym województwie leży Gorzów Wielkopolski? Jeszcze raz. Gorzów Wielkopolski, w którym województwie? Świętokrzyskie? Oj, nie, troszeczkę obok, trochę wyżej. Słuchajcie, nie powiem w którym. Zostawię te pytania, bo czuję, że te pytania nam się dzisiaj jeszcze przydadzą. Czuję, że jeszcze będziemy walczyć o naprawdę, naprawdę bardzo fajną kasę. A ja panu gratuluję oczywiście nagrody gwarantowanej, która wędruje już szybciutko do pana. No moi kochani, no pięknie, pięknie nam pan tutaj rozszyfrował naszą zagadkę w bardzo błyskawicznym tempie. No i właśnie tego się spodziewałam, moi kochani, że zagadka zostanie rozwiązana bardzo szybko, bo tych imion, które kończą się literą N, było naprawdę niewiele. No i mieliśmy już bardzo blisko Posejdon, prawda, Lucjan, Napoleon. A my już mamy, moi kochani, nową zagadkę na tablicy. Moi drodzy, kto to jest? No właśnie, kolejna nagroda już czeka, moi drodzy. Ja kopertę odkładam. Te pytania nam na pewno jeszcze się przydadzą. I moi kochani, w tym momencie zastanawiamy się już nad nową zagadką. Kto to jest? Mamy podane litery na ekranie telewizora i te litery należy uporządkować, moi drodzy. Ja podsunę tablicę, żebyśmy dokładnie mogli się przyjrzeć. I żeby ta tablica właśnie nam nie przeszkadzała, żebyśmy mogli się skoncentrować, skupić się dokładnie na literach, które tutaj mamy. Mamy Ralyma Dworocz. To tak troszeczkę z rosyjskiego, no i nikt chyba taki na pewno nie przychodzi nam do głowy, prawda? Ale właśnie, moi kochani, jeżeli te litery uporządkujemy w odpowiedniej kolejności, poprzestawiamy tak, jak mają być, na pewno wyjdzie nam imię i nazwisko bardzo znanej osoby, moi kochani. Ja już to powiem. Powiem, reżyserka, skoro powiedziałam wcześniej, to teraz mam też prawo powiedzieć, że to jest kobieta, moi drodzy. Piękna, wspaniała kobieta. No, już nie mówię więcej, bo na pewno wiecie, moi drodzy, na pewno wiecie, kto to jest. Ralyma Dworocz. Jak poprzestawiamy te litery, no to będziemy mieć imię i nazwisko tej znanej, bardzo znanej pani, która króluje od 50 lat, moi kochani. 50 lat to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. No to jest naprawdę bardzo fajna osoba. Ja myślę, że znają ją młode osoby i starsi. Także moi drodzy, wszyscy mamy w tym momencie równe szanse. I młodsi widzowie, i starsi widzowie, młodsi widzowie, którzy przyszli, może właśnie wrócili ze szkoły, ale oczywiście, jeżeli macie ukończone 18 lat, możecie brać udział w programie. Jeżeli nie, jest w domu osoba starsza i chcecie razem wziąć udział w naszej wspólnej zabawie, także, moi drodzy, osoby, które mają mniej niż 18 lat, mówią to imię i nazwisko osobie, która już jest dorosła, która jest pełnoletnia i ta osoba nie chwyta szybciutko telefon i wypowiada mi imię do słuchawki. 704-304-304. W ten sposób na pewno możemy się bawić, moi kochani. Kto jako pierwszy? Uwaga, uwaga! Ralyma Dworocz. Nic nam to nie mówi, prawda? Ale po przestawieniu tych liter, jakie wszystkie przestawimy, uporządkujemy. No właśnie, ta znana pani, bardzo lubiana, od 50 lat z nami tutaj króluje na scenie. Już nie będę mówić, moi kochani, na jakiej scenie, bo na pewno wszyscy ją kojarzycie. Bardzo znana postać, bardzo popularna, wspaniała osoba i prywatnie
No i właśnie wszyscy ją znamy, wszyscy moi kochani, i młodsi widzowie, i starsi widzowie, także mamy wszyscy równe szanse w tym momencie. Bo jeżeli pytam osobę, która kiedyś była bardzo znana, to młodsi widzowie na pewno nie kojarzą, ale moi drodzy, 50 zł do zgarnięcia, szybciutko, szybciutko. Wszyscy mamy równe szanse, przypominam. I młodsi widzowie, i starsi widzowie, wszyscy znamy tę panią. Wiem, że jest to kobieta bardzo, bardzo znana, bardzo popularna, króluje z nami od 50 lat, moi drodzy. To naprawdę sporo czasu i utrzymać się na scenie przez te 50 lat to jest naprawdę wyzwanie, moi kochani. No gratuluję tej pani, no ale przede wszystkim za chwileczkę pogratuluję kolejnemu zwycięzcy, który zgarnie 50 zł za podanie imienia i nazwiska tej znanej pani. A jest nią... Szybciutko, szybciutko, moi drodzy. Kto to jest? Wszyscy ją znamy, moi kochani. Uwaga, uwaga. Ralyma Giworocz. Przestawiamy litery, przestawiamy. Kto już ma, kto już wie? 704-304-304. Jeżeli już wiesz, co to jest za pani, kto to jest, znasz jej imię i nazwisko, a na pewno znasz to imię, na pewno znasz nazwisko, na pewno znasz tą panią i na pewno wiesz, co ta pani robi. No szybciutko, szybciutko, moi drodzy. Bardzo, bardzo znana osoba, na co czekamy, moi kochani. Ralyma Giworocz, po przestawieniu. Poprawne imię i nazwisko to... Tobie. Szybciutko, moi kochani, szybciutko. Czy ktoś jest przed telewizorem? No, moi drodzy, moi kochani. Jeżeli właśnie wróciliśmy do domu, ze szkoły, może z pracy i mamy ukończone 18 lat, zapraszam do wspólnej zabawy. Szukamy imienia i nazwiska bardzo znanej pani. Mamy podane litery, moi kochani, mamy podane litery na ekranie telewizora. Wystarczy je poprzestawiać. Kto już rozszyfrował? Kto już wie? Kto wie, co to za pani? Bardzo znana. No, moi kochani, na scenie, no już powiem, na scenie... Reżyserka, mogę powiedzieć? Na scenie muzycznej, moi drodzy, ta pani śpiewa i wszyscy znamy jej wielkie hity. Tak naprawdę każda piosenka, każdy utwór tej pani tak naprawdę jest hitem i wszyscy śpiewamy. Cała Polska śpiewa jej piosenki, a ta pani to... I jest telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Co to za pani? Dzień dobry, to jest Maryla Rodowicz. Maryla Rodowicz, zgadza się, zgadza się. Wszystko się zgadza. Gratuluję serdecznie wygranej. No właśnie, kto nie zna? Kto nie zna Małgośka, moi kochani? Wszyscy znamy, wszyscy śpiewamy. A Maryla Rodowicz właśnie tę piosenkę, właśnie ten utwór śpiewała i dużo, dużo innych. I wszyscy wiemy, o kogo chodzi. No tym razem troszeczkę dłużej. Ja tutaj się zmieszczę. Ja się zmieściłam, reżyserka. Nie, już nie pomniejszę tych liter. Niech będą duże, może niektórzy mają słabszy wzrok. No właśnie, tak niech zostanie. Uwaga, uwaga, tym razem zupełnie inna osoba. Niedal Brycholski. Ja powiem tak. No nie jest to kobieta, ale moi drodzy, szukamy teraz znanego, popularnego mężczyzny. Zobaczcie, moi kochani, wszystko dzisiaj w naszym programie takie jest harmonijne, wszystko się układa. Raz imię męskie, później... No i teraz powrotem przeszliśmy do mężczyzn, moi drodzy. No i ponownie jest to osoba, którą wszyscy znamy. No młodsze pokolenie wydaje mi się, że też zna tę osobę, bo tak naprawdę występuje w filmach, które młodzież musi przynajmniej obejrzeć, bo właśnie należy do lektur szkolnych jeden z filmów, w którym... No i znowu się wygadałam, zobaczcie, moi kochani. No ale jeżeli słuchacie mnie uważnie, to wiecie, co ten pan robi. Właśnie jeden z filmów należy do obowiązkowych lektur szkolnych, także młodzież również powinna znać tego pana. Ale starsze osoby również znają, więc moi kochani, jeżeli już wiemy, o kogo chodzi, to szybciutko łapiemy za telefon 704-304-304. Niedal Brycholski. Brycholski, może tak. Czy ktoś już wie?
reżyserka nam fajnie zostawiła litery dość spore, także moi kochani, jeżeli macie trochę problemu ze wzrokiem, no to litery są naprawdę duże. Wszyscy możemy je zobaczyć, jeżeli nie kładziemy okulary. No i właśnie teraz też to pole plą. Nie wiem jak wy, ale ja mam ogromny problem z oczami, z nosem. No ale moi kochani, te duże litery widzę, także wy również powinniście zobaczyć te litery i na pewno już może ktoś wie. Na pewno może. To na pewno, czy ktoś już wie, moi kochani? No mam nadzieję, że tak, szybciutko, szybciutko, Niedal Brycholski. Jak poprzestawiamy te litery, to wyjdzie nam prawidłowe imię i nazwisko znanego. No właśnie, moi kochani, ja się wygadałam przed chwileczką. Czy ktoś mnie uważnie słuchał? Jeżeli tak, to już na pewno wie, że ta osoba to... Uwaga, uwaga. Szybciutko, szybciutko, moi kochani. Przed chwileczką mieliśmy znaną panią, Marla Rodowicz, a teraz jest mężczyzna. Teraz do odgadnięcia. Bardzo znana osoba. Jest nią mężczyzna. Niedal Brycholski. Mamy, moi drodzy. No co się dzieje? Mamy podane litery na ekranie telewizora. Nie musimy kombinować i się domyślać, o kogo chodzi tak naprawdę, moi drodzy. Mamy podane litery i te literki należy poprzestawiać odpowiednio, w odpowiedniej kolejności poukładać i na pewno znamy już to imię i nazwisko. Imię i nazwisko znanego mężczyzny. Polaka, moi drodzy, Polak. Nie szukamy nigdzie wśród imion i nazwisk zagranicznych. Jest to imię i nazwisko polskie. Mężczyzna. A jest nim? O kogo chodzi, moi drodzy? Szybciutko, szybciutko. 704-304-304. Co to za pan? Wspominałam przed chwileczką, jeżeli osoby przed telewizorem słuchają mnie uważnie, no to już na pewno wiedzą, bo mówiłam właśnie, że młodzież również powinna znać tego pana, tego mężczyznę, bo on powinna przynajmniej raz obejrzeć film z jego udziałem, który należy do obowiązkowych lektur w naszym kraju na języku w języku polskim, więc jeżeli młodzież oglądała, mam nadzieję, że tak. No bo rzeczywiście, moi drodzy, nie wszyscy lubią czytać historyczne książki, więc może co niektórzy po prostu wolą sobie obejrzeć film. I właśnie powiem, moi kochani, tak, że mój brat nie chciał właśnie czytać dokładnie tej książki. No to mama przyniosła mu wtedy jeszcze kasetę wideo. Jeszcze kasetę wideo. Wypożyczała z wypożyczalni i obejrzał i dostał piątkę z tej właśnie lektury. No i tak można zrobić, moi drodzy. Kto wie, o kogo chodzi? Kto wie, o kogo chodzi? Skoro jest ten pan zagrał w filmie, to znaczy, że jest aktorem. Starsze pokolenie na pewno go zna. To średniowiekowe pokolenie również zna, ale powinna znać również młodzież. Także ponownie, moi kochani, mamy wszyscy równe szanse. Znany polski mężczyzna, znany aktor to... Kto wie? Szybciutko, szybciutko, moi kochani, mamy podane litery. No ja po raz kolejny się wygadałam. W przypadku pierwszej zagadki wygadałam się już na samym początku, że było to męskie imię, no i bardzo szybko rozwiązaliśmy tę zagadkę. No to co? Co się teraz dzieje? Skoro znowu się wygadałam i wiemy, że jest to aktor, na samym początku już również zagadki się wygadałam, no to co, może kończymy? Moi kochani, podtrzymujemy to błyskawiczne tempo. Przepięknie nam dzisiaj poszło. Wspaniale. Pierwsza zagadka rozwiązana, rozszyfrowana. Druga błyskawicznie również jest rozwiązana, została rozwiązana. No to co? Trzecia. Też niech zostanie szybciutko rozwiązana. Moi kochani, podtrzymujemy to tempo. Niedal Brycholski. Znany polski aktor. Mamy podane litery na ekranie telewizora. Duże litery. Ja poprosiłam reżysera, żeby zostawił te duże litery. No bo tak jak wspominałam, moi kochani, to pole pylą i co niektórzy mogą troszeczkę mieć wzrok pogorszony. Ja należę do właśnie takich osób. Te oczy mi bardzo często ostatnio łzawią, ale na szczęście, moi kochani, wiem, że w sobotę ta siła tego natężenia
pylenia, to POI troszeczkę nam się zakończy, nawet nie troszeczkę powinna się zakończyć i z dnia na dzień już od soboty powinno być lepiej, moi drodzy, ale szybciutko zostajemy, moi kochani, przy zagadce. Niedal Brycholski, po przestawieniu tych liter wiemy, że jest to znany polski aktor, mężczyzna. Moi kochani, nie możemy czekać dłużej. Gdzie nasze błyskawiczne tempo? No wiem, moi kochani, że nie ma dzisiaj was przed telewizorami zbyt dużo, ale musimy kończyć zagadkę. Uwaga, moi drodzy, 3 minutki. 3 minuty to jest czas, który dostaliśmy od reżysera na zakończenie tej zagadki. Moi kochani, uwaga. Kto wie, o kogo chodzi? Kto wie, niech się zgłasza szybko. 704-304-304. Niedal Brycholski, znany polski aktor. Bardzo znany. Również pojawia się w serialu bardzo lubianym i bardzo znanym. No ale przede wszystkim w tym właśnie filmie historycznym. Obowiązkowa lektura szkolna. Na pewno również młodzież przynajmniej powinna kojarzyć, prawda? Tak jak wspominałam, co niektórzy nie za bardzo lubią czytać książki historyczne. Może wolą zupełnie inne czytać książki. No i właśnie postanowili obejrzeć sobie ten film, bo musieli obejrzeć, żeby znać lekturę szkolną. I właśnie tam ten pan występuje. Zagrał jedną z głównych ról. Kto to jest? Szybciutko. Także ponownie, moi kochani, mamy wszyscy równe szanse. I starsze pokolenie, i młodzież, no i to średnie pokolenie. Wszyscy mamy równe szanse. Uwaga, minuta 45, połowa odliczania. Moi kochani, nie musimy czekać do zera. Jeżeli znasz to imię i nazwisko, to łap szybko za telefon 704-304-304. Moi drodzy, ja bym wolała, żebyśmy podtrzymali to błyskawiczne tempo, bo im więcej zagadek rozwiążemy, moi kochani, to co się stanie? Więcej kasy wpada do naszej kieszeni. Uwaga, moi drodzy. Czas nam się powolutku kończy, jeszcze nam została spokojnie, jeszcze jest minuta 15, jest jeszcze czas. Ale jeżeli znasz to imię i nazwisko, to nie ma sensu czekać, moi kochani, do zera. Uwaga, możemy zdecydowanie wcześniej rozwiązać zagadkę, no i przejść do kolejnej. Bo przy kolejnej zagadce również kasa czeka, moi drodzy, szybciutko, już niecała minuta. Jak ja nie lubię pospieszać. Lubię bardzo pospieszać, moi drodzy, ale ten czas nam się powoli kończy. Uwaga, 45 sekund. Niedal Brycholski. To inaczej, po przestawieniu tych liter, polskie imię i nazwisko znanego aktora. Uwaga, moi kochani, pół minuty. Czy ktoś już wie, o co chodzi? Czy ktoś już wie, o kogo chodzi? Bo chodzi tutaj o polskiego aktora. Niedal Brycholski, jego poprawne imię i nazwisko to... Uwaga, moi kochani, 15 sekund. Nie czekamy do zera. Oj, już tak naprawdę zostało nam dosłownie parę sekund. Uwaga, moi kochani, 5, 4, 3, 2, 1. To imię i nazwisko znanego, bardzo, bardzo dobrego polskiego aktora. Genialny polski aktor. To... Szybciutko, moi kochani. Kto to jest, moi drodzy? Niedal Brycholski. Znany polski aktor. Jego poprawne imię i nazwisko powinien znać każdy, i młodszy, i starszy. Szybciutko, moi drodzy, 704-304-304. Niedal Brycholski, po przestawieniu liter, powstanie nam imię i nazwisko polskiego znanego aktora, a jest nim... Mamy telefon, dzień dobry, witam serdecznie, kto to jest? Daniel Obryski i bardzo, i to jest bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję serdecznie, moi drodzy, mówiłam, że wszyscy go znamy, prawda?
No właśnie, moi drodzy, bardzo znany aktor, przede wszystkim bardzo dobry, genialny polski aktor. No i tym sposobem, dzięki panu, możemy przejść, moi kochani, do kolejnej zagadki. No bo kolejna kasa już na nas czeka. Ojej, jak pięknie, jakie słodziaki. Reżyserka ma dzisiaj dobry dzień. No i zobaczcie, moi kochani, za 100 zł taka sama słodycz. No sama słodycz, moi drodzy, ale szukamy jednej innej słodyczy. Czyli szukamy zdjęcia, które różni się od pozostałych trzech. Mamy na ekranie telewizora tym razem cztery słodkie, piękne kociaczki, tylko je przytulać. No ale nie przytulamy, moi drodzy, tych kociaczków, bo zupełnie mamy inne zadanie. Naszym zadaniem jest odnalezienie zdjęcia, które różni się od pozostałych trzech. Na ekranie telewizora cztery zdjęcia, trzy są identyczne, jedno zdjęcie jest inne. Ja mam taką propozycję jednak do reżysera, żeby jak najszybciej rozwiązać zagadkę. Powiększmy zagadkę na moment, żebyśmy mogli się skoncentrować. Reżyserka, powiększamy zagadkę, żebyśmy mogli szybciutko ją rozwiązać. Uwaga, uwaga, moi kochani, korzystamy właśnie z tej chwili, kiedy zagadka jest na pełnym ekranie naszego telewizora. Przyglądamy się uważnie i szukamy. No co szukamy, moi drodzy? Szukamy różnicy. Mamy, tutaj nam się pojawi czas. Moi kochani, ja powiem jeszcze więcej. Jeżeli ktoś w tym czasie, tych trzech minut, znajdzie te różnice, znajdzie to jedno zdjęcie, będzie mieć szansę. Tak naprawdę, reżyserka, niech ma szansę. Uwaga, uwaga, moi kochani, na 2000 zł, moi drodzy. Brawo, brawo, brawo. Ale reżyser ma dzisiaj dobry humor, moi kochani. Korzystamy z tego. Korzystamy z tej chwili. Uwaga, uwaga. Korzystamy z momentu, kiedy mamy cztery obrazki powiększone do maksimum. Na cały ekran telewizora mamy powiększone cztery słodkie kociaczki. Ale moi drodzy, nie dajcie się zwieść tym słodkim kociaczkom, tym pięknym, słodziutkim oczętom, bo gdzieś jest tu różnica. Na którymś z tych zdjęć jest coś innego, jest coś nie tak. Coś w jakiś sposób, no właśnie, może czegoś jest mniej, może czegoś jest więcej. Albo może coś w jakiś sposób jest inaczej. No właśnie, moi kochani, czas nam umyka, czas nam upływa. Uwaga, uwaga, minuta 50. Przyglądamy się. Moi kochani, mam nadzieję, że jeszcze podeszliśmy bliziutko do telewizora, żeby te sprawy sobie ułatwić i odszukać w błyskawicznym tempie różnicę. Na którymś z tych zdjęć jest coś innego. Coś jest nie tak. I jeżeli wydaje ci się, że coś jest nie tak, że coś nie pasuje, to prawdopodobnie jest to właśnie to. Przyjrzyj się jeszcze raz uważnie i jeżeli masz tę różnicę, jeżeli już ją odnalazłeś, to szybciutko łap za telefon 704-304-304. Uwaga, uwaga, moi kochani, minuta i 10 sekund. Walczymy o 2000 zł, przypominam. Naprawdę fajna kasa, moi kochani, korzystamy z momentu, kiedy zagadka jest powiększona na pełen ekran. Uwaga, minutka. Także te różnice jest lepiej wypatrzyć. Jeszcze szukamy. Uwaga, uwaga, moi kochani. No i jak? Jak nam idzie? 35 sekund. Jeszcze jest czas. Jeszcze mamy chwilę. Pół minutki. Ktoś na pewno zdąży. Słodkie kociaczki, piękne oczęta, ale moi drodzy, nie dajmy się ich zwieść. Nie zdajmy się zwieść tym pięknym, słodkim oczkom. No, całe te kotki, no wszystko mają piękne. I ta sierść taka, no od razu wydaje nam się, że na pewno jest milutka, prawda? 10 sekund, uwaga, uwaga. Tylko gdzie jest ta różnica? Na którym ze zdjęć? 5, 4, 3, 2, 1. No i sprawdzamy, moi drodzy, czy ktoś odnalazł, czy komuś się udało? Cztery zdjęcia. Moi drodzy, wracamy już do studia. Zagadka wraca do swoich pierwotnych rozmiarów. Zdjęcia już niestety się pomniejszyły. No mam nadzieję, że ktoś wykorzystał ten czas, no i dobry humor reżysera i za chwileczkę, no właśnie, zawalczy o 2000 zł. Uwaga, uwaga. Co należy zrobić, moi drodzy?
wystarczy, że podasz mi cyfrę, numer zdjęcia, numer tego zdjęcia, czyli 1, 2, 3 albo 4. Które to zdjęcie, moi kochani? Nie musimy mówić, opowiadać o tej różnicy, nie musimy mówić, co tam jest innego, co jest nie tak, co jest inaczej. No właśnie, moi drodzy, my to wiemy i skoro wiemy, to będziemy wiedzieć również, który to numerek tego zdjęcia. Wystarczy, że podasz mi numer tego zdjęcia i nie musisz mi mówić o tej różnicy. Ale uwaga, uwaga, moi kochani, czas nam się skończył. Czy ktoś wykorzystał ten czas, kiedy zagadka była powiększona i ta różnica była bardziej widoczna? Uwaga! Które zdjęcie jest inne? 1, 2, 3, czy może 4? No właśnie, moi drodzy, to chyba jednak daliśmy się zwieść tym słodkim oczętom. Nie dajcie się, moi kochani, nie dajcie się zwieść tym pięknym, słodkim oczkom. No te kotki są tak piękne i tak słodkie, że chętnie byśmy je poprzytulali. Ale moi drodzy, również chętnie możemy przytulić kasę. Nawet 2000 zł, to jest sporo kasy. Również tę kasę możemy przytulić. Tylko nie dajcie się zwieść tym słodkim oczętom, tym pięknym, słodkim kociakom. Na 4 zdjęciach mamy kotki. Wszystko się zgadza, prawda? Kotki mają oczka. Na szczęście wszystkie. Noski, buziaczki, wąski. Zdrobniale mówię, bo te kociaczki są bardzo malutkie jeszcze. Będę mówić wąsy, bo to są bardzo malutkie wąsy, czyli wąski, noski, buziaczki, oczka, uszka, ogonek z tyłu. No ten kotek gdzieś na łące, gdzieś jest sobie na łące. W tle mamy, to nie są żonkile, ale jakieś żółte kwiatki. Wszystko się zgadza. To co jest nie tak? Czy ktoś wypatrzył te różnice? Czy ktoś już wie? Mam nadzieję, że tak, że ktoś już wie i zna różnicę i pędzi tutaj szybciutko do mnie do studia. 704-304-304. Co tam jest nie tak? Nie musimy mówić, moi kochani, nie musimy mówić o tej różnicy. Wystarczy, że podamy numer zdjęcia 1, 2, 3 lub 4. Kto wie? Kto zawalczy o 2000 zł? Moi kochani, kto wykorzystał ten moment, kiedy zagadka była powiększona i przyjrzał się uważnie? Kto wykorzysta dobry humor reżysera? Moi kochani, przypominam, pierwsza zagadka rozwiązana, druga, trzecia. No i mam nadzieję, że ponownie kolejna szybciutko, błyskawicznie zostanie rozwiązana. Skoro reżyser ma dobry humor, skoro zagadki tak pięknie, błyskawicznie zostają rozwiązane, to znaczy, że jest dziś dobry dzień. Także moi kochani, tak maksymalnie trzeba wycisnąć to szczęście. Do końca. Uwaga, uwaga. Który obrazek jest inny? Które zdjęcie różni się od pozostałych trzech? No ale nie widzą ludzie. No dobrze, reżyserka, poczekajmy jeszcze moment. No zobacz, no piękną zagadkę dałem. Wiem, że masz dobry humor, dałeś słodkie kociaczki. No ale poczekaj jeszcze momencik. Reżyserka, może zaproponujmy większą kasę? Może podwójmy stawkę na tę ostatnią szansę? Reżyserka, co ty na to? 4000 zł? 4000, moi kochani, 4000 zł, ale mamy ostatnią szansę, co oznacza, że za chwilę, jeżeli nikt nie rozwiąże zagadki, będziemy musieli ją pokazać. Ją to znaczy, moi kochani, różnicę. Będziemy musieli pokazać tę różnicę. Reżyserka nam zakreśli w kółeczku. No reżyserka, ja dzisiaj wykorzystam twój dobry humor, także poczekaj jeszcze z tym zakreślaniem. Mamy ostatnią szansę, niech ktoś zawalczy o te 4000 zł. 4000 zł, przypominam, moi kochani, o taką fajną kasę walczymy. Tylko, moi drodzy, jedna prośba, nie dajcie się zwieść tym słodkim oczętom. Piękne, słodkie kociaki. No, w szczególności panie mają taki, no, taki przywilej, że tak, jak widzą piękne, słodkie szczeniaczki, czy kocięta, czy po prostu słodkie zwierzaczki, no to od razu byśmy chciały je przytulać, głaskać i karmić, prawda? No właśnie, no właśnie, tak to bywa ze słodkimi zwierzątkami.
No i dlatego, moi drodzy, wielka prośba, nie dajcie się zwieść tym słodkim oczętom. Nie, bo ta różnica, moi kochani, gdzieś tu jest i przypominam, to jest ostatnia szansa. No ale, moi kochani, reżyserka ma dobry humor, także wykorzystujemy maksymalnie dobry humor reżysera i walczymy o 4000 zł. Uwaga, uwaga. Jedno zdjęcie na pewno się różni. Mamy na ekranie telewizora 4 zdjęcia. 3 są identyczne. 3 zdjęcia są dokładnie takie same. Wszystko jest identyczne na tych zdjęciach, ale jedno czymś się różni. Czegoś jest więcej, albo czegoś jest mniej, a może po prostu coś jest nie tak. Kto wie, moi kochani, szybciutko, szybciutko, 704-304-304. Kto wie, które zdjęcie jest inne? Niech pędzi tutaj do mnie szybciutko i wskaże mi, moi drodzy, bo nie musimy, przypominam raz jeszcze, nie opowiadamy o różnicy. Szkoda czasu, zagadki kolejne są przygotowane. Pięknie nam dzisiaj, pięknie, błyskawicznie rozwiązujecie te zagadki, mimo że pogoda jest piękna. Także, moi drodzy, większość z nas jest na pewno na spacerze. Także tym osobom życzę bardzo udanego, miłego spędzania czasu na zewnątrz, rozkoszowania się promieniami słonecznymi. No ale w domku również jest bardzo przyjemnie, prawda? Bo możemy otworzyć okno i piękne majowe zapachy nam wpadają prościutko do domu. I jeszcze co najważniejsze, moi drodzy, możemy w tym momencie, rozkoszując się piękną pogodą w domu, bo możemy otworzyć sobie okno, prawda? I możemy w tym momencie jeszcze zawalczyć o 4000 zł. No to co? Przyjemne z pożytecznym. Możemy sobie usiąść wygodnie w fotelu, na kanapie, w sofie. No i kombinować, kombinować, szukać różnicy, bo moi kochani, to jest nasze zadanie. Szukamy różnicy pomiędzy tymi zdjęciami. Jedno z tych zdjęć jest inne. Które? Kto wie? Uwaga, uwaga. No i jak, moi kochani, jak nam idzie? Uwaga, szybciutko, szybciutko. Moi drodzy, musimy kończyć zagadkę. To jest ostatnia szansa, przypominam. No może dlatego właśnie, że ja cały czas tutaj mówię, że reżyserka ma dobry humor. Moi drodzy. Reżyserka, słuchaj, poczekajmy jeszcze chwileczkę, dosłownie chwilunię. Może ktoś wypatrzy, daj mi tutaj jeszcze parę chwilek. Jest, moi kochani, 10 chwil. 10 chwilek mamy, może ktoś w ciągu tych 10 chwil wypatrzy tę różnicę. Reżyserka, skoro masz taki dobry humor, no to zróbmy tak. Niech nasz widz, który w ciągu tych 10 chwil wypatrzy tę różnicę, zaokrąglimy tę kwotę. Skoro mamy 10 chwil, 5000 zł. Brawo, brawo, brawo. Moi drodzy, ja coś czuję, że dzisiaj będzie wspaniały, naprawdę wspaniały dzień. Bardzo szybkie tempo, błyskawiczne, sporo nagród już wygraliście. Pięknie, naprawdę pięknie rozwiązaliście pierwszą zagadkę. No moi drodzy, tak naprawdę z czwartym telefonem rozwaliliście zagadkę i bardzo, bardzo dobrze. Czyli to jest wyjątkowy dzień. Pięknie program nam się zaczął. I mam nadzieję, że również pięknie będziemy przez cały program rozwiązywać wszystkie zagadki. Nie tyle pięknie, co skutecznie, moi kochani, bo najważniejsze, żeby podawać prawidłowe odpowiedzi i ja teraz w tym momencie czekam na prawidłową odpowiedź, a jest nią podanie obrazka, który różni się od pozostałych, podanie zdjęcia, które jest inne. Ta różnica, moi kochani, gdzieś tu jest. Na którymś z tych zdjęć coś jest innego, coś jest nie tak. Kto wie co? Uwaga, uwaga. 10 chwilek mamy. No ale mamy, moi drodzy, również słodkie kociaczki. Moi kochani, 9 chwilek, trzeba się spieszyć. Jeżeli wypatrzyłeś tę różnicę, to dzwoń. Nie czekaj do końca, nie czekaj do zera. Piękne tempo, moi drodzy, mamy dzisiaj piękne tempo, podtrzymujemy to tempo. Tak samo jak piękna pogoda za oknem, moi kochani. Piękne zagadki, wspaniale je rozwiązujecie. Także, moi drodzy, ja coś tak czuję, ja to wiem, już na pewno to wiem, moi drodzy, że dzisiaj jest naprawdę bardzo dobry, wyjątkowy dzień. Bardzo szczęśliwy, bo dużo już zagadek rozwiązaliście, sporo kasy już wpadło do waszej kieszeni i, moi drodzy, przypominam, że w tym momencie walczymy o 5000 zł. Bardzo fajna, okrągła sumka. Tylko 9 chwil jeszcze, moi kochani.
kończymy. Pokażmy reżyserowi, że możemy, tak jak w przypadku pierwszej zagadki, bardzo szybko, błyskawicznie ją rozwiązać. Jeżeli ktoś widzi te różnice i wie, które zdjęcie jest inne, zapraszam tutaj serdecznie. Zapraszam, moi kochani, po odbiór nagrody. Walczymy, przypominam, o 5000 zł. 704-304-304. Które to zdjęcie? Które zdjęcie jest inne? Poprzednie zagadki dotyczyły mężczyzn, kobiet. Początkowo imię męskie, później pani śpiewająca, później pan aktor. No i w tym momencie reżyserka nam tutaj przeszła do kociaczków. Dzisiaj wszyscy, od początku programu tak naprawdę, moi drodzy, wszyscy mamy równe szanse. I młodzież, i tak naprawdę młode pokolenie, bo moi drodzy, nawet dzieci znają przecież piosenki Maryli Rodowicz, a i tym bardziej, moi kochani, dzieci uwielbiają kociaczki. Także dzieci również zapraszam do wspólnej zabawy. Warunek jest taki, jeżeli jakieś dziecko rozpozna, odnajdzie różnicę pomiędzy tymi zdjęciami, niech osobie dorosłej przekaże te informacje i to właśnie osoba dorosła niech zadzwoni tutaj do nas, do studia. No i przypominam, moi drodzy, co najważniejsze, że walczymy o bardzo fajną kasę, o 5000 zł. Więc jeżeli jakieś dziecko, ale uwaga, uwaga, moi kochani, 8 chwilek nam zostało. Jeżeli jakieś dziecko rozwiąże tę zagadkę, no to utrze nam nosa, prawda? Ale wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe, moi drodzy. No jednak zagadka nie należy do tych bardzo, bardzo prostych. No bo niby piękne obrazki, cztery piękne kociaki. No właśnie, ale tutaj tkwi chyba to wszystko. No właśnie, mogą te słodkie oczęta nas zwieść, odwrócić uwagę od istotnej bardzo rzeczy, od tej właśnie jednej różnicy. Kto już ją wypatrzył? Kto nie dał się zahipnotyzować tym pięknym, słodkim, kocim oczętom? Moi drodzy, ja gwarantuję, że ta różnica gdzieś tu jest. Tu nie ma żadnej pomyłki. Nie, moi kochani. No właśnie, jeżeli ci się wydaje, że coś jest nie tak, że coś tu nie pasuje, to właśnie o to chodzi. W tym momencie, moi drodzy, w przypadku tej zagadki, jeżeli coś się nie zgadza, to znaczy, że jak najbardziej powinieneś tutaj szybko biec do mnie do studia 704-304-304 i powiedzieć, co tam jest nie tak. Oczywiście nie musisz mówić, nie musisz opowiadać o tej różnicy. Wystarczy, że podasz mi numer zdjęcia 1, 2, 3 lub 4. No właśnie, moi kochani, który numer zdjęcia? Które to zdjęcie jest inne? Inne od pozostałych trzech. 8 chwilek, moi drodzy. Jest jeszcze czas. Ale przypominam, moi kochani, że ta zagadka już powinna być rozwiązana. No, moi drodzy, podtrzymajmy to piękne tempo. Piękne, błyskawiczne tempo. Dzisiaj wyjątkowy, wspaniały dzień. Piękna pogoda za oknem. Wspaniale rozwiązujecie wszystkie zagadki, a już obawiałam się, powiem wam, moi drodzy, jadąc do studia, obawiałam się, że tak pięknie, także nie spodziewałam się, że dziś będzie taki wspaniały, szczęśliwy dzień, że pięknie będziecie rozwiązywać wszystkie zagadki. No właśnie, moi drodzy, ale dla kogo ten dzień będzie jeszcze szczęśliwszy? Kto? Kto zgarnie 5000 zł? Uwaga, uwaga, 7 chwilek. 5000 zł, moi drodzy, to naprawdę fajna kasa. Tylko prośba, jeszcze raz, moi drodzy, ponawiam prośbę. Nie dajcie się zwieść tym słodkim, pięknym, kocim oczętom. No właśnie, moi drodzy, dlaczego? Bo one odwracają naszą uwagę od istotnej, bardzo istotnej rzeczy, od tej różnicy, której szukamy. Gdzieś ta różnica tutaj jest, moi drodzy, pomiędzy tymi zdjęciami coś właśnie jest inaczej. Trzy zdjęcia są identyczne, jedno jest inne. I jeżeli wiesz, które to zdjęcie, to pędź tutaj do mnie szybciutko. Walczymy o 5000 zł. Teraz, moi kochani, zostało nam 7 chwil. Siódemka to jest taka magiczna, szczęśliwa liczba dla większości z nas. Zazwyczaj jak ktoś pyta nas się, podaj swoją szczęśliwą liczbę, to chyba większość z nas mówi siódemka, prawda? No to skoro jest siódemka szczęśliwą liczbą, to teraz, to może jest to chwila, to właśnie ta chwila, uwaga, uwaga. 704-304-304.
który obrazek jest inny, które zdjęcie, bo to są piękne zdjęcia czterech słodkich kociaczków na pozór, moi drodzy, ale tylko na pozór identycznych. Jednak coś na jednym zdjęciu jest nie tak, coś jest inaczej. Czegoś jest mniej, może czegoś jest więcej. A może, no właśnie, może coś w jakiś inny sposób, może coś jest inaczej. Kto? Kto wie? Szybciutko, szybciutko, moi drodzy, szybciutko. 704-304-304. Ponawiam prośbę, moi drodzy, nie dajcie się zwieść tym słodkim, pięknym, kocim oczętom. Nie dajcie się zwieść, bo te słodkie oczęta odwracają naszą uwagę. No właśnie, jak coś jest piękne, to przykuwa, prawda, uwagę, naszą uwagę. No i właśnie na tym polega, moi drodzy, ta zagadka, że te słodkie oczęta odwracają nasz wzrok od bardzo, bardzo istotnej rzeczy, którą jest różnica. A ta różnica jest na tylko jednym zdjęciu. Na ekranie telewizora mamy cztery zdjęcia. Trzy są identyczne, jedno czymś się różni. I nie musisz mówić mi o tej różnicy, tylko pędź tutaj do mnie szybciutko teraz. 704-304-304. Uwaga, uwaga, moi drodzy, 6 chwilek. Przypominam, dziś jest naprawdę bardzo wyjątkowy, szczęśliwy dzień. I dla kogoś, tak naprawdę, moi drodzy, dla jednej osoby będzie jeszcze bardziej, już będzie jeszcze szczęśliwszy, najszczęśliwszy, bo wygra za chwileczkę 5000 zł. Kto? Kto? Uwaga, moi kochani, kto? Kto o nie zawalczy? 5000 zł, moi drodzy, i 6 chwilek. Szybciutko, szybciutko, moi drodzy, podtrzymujemy to piękne, błyskawiczne tempo. Nie czekamy, nie czekamy. Reżyserka, ty sobie poczekaj. Piękny dzisiaj jest dzień, prawda? No, reżyser ma bardzo dobry humor, także, moi kochani, wykorzystujemy to na maksa, maksymalnie wykorzystujemy, że reżyserka ma dobry humor, że jest piękna, wspaniała pogoda, że dzisiaj rozwiązujemy wszyscy pięknie, naprawdę błyskawicznie rozwiązujecie te zagadki. I bardzo mnie to cieszy i bardzo dziękuję osobom, które są przed telewizorem, biorą udział w programie. Wszystkim serdecznie, moi kochani, bardzo dziękuję. No, ale tak naprawdę maksymalnie wykorzystujemy do końca. Jeszcze, moi kochani, walczymy o 5000 zł. Cały czas, zostało nam jeszcze 6 chwil. Wszyscy mamy równe szanse, przypominam, moi drodzy, w naszym programie mogą brać udział osoby pełnoletnie. Jeżeli jest z nami jakieś dzieciątko, które chce wypatrzyć tę różnicę, proszę, proszę bardzo, jak najbardziej tak. Wszystkich zapraszam do wspólnej zabawy, jednak w słuchawce chcę usłyszeć osobę dorosłą, także jeżeli jakieś dziecko wypatrzy różnicę, niech mamie, tacie, babci, dziadkowi przekaże słuchawkę. No i wtedy osoba dorosła niech powie mi numer zdjęcia. Ale mamy, moi drodzy, jeszcze 5 chwil. Uwaga, uwaga, moi kochani. Połowa odliczania. Ktoś jednak zdąży. Reżyserka, zagrajmy tutaj to naprawdę o dużą kasę. Zagrajmy, reżyserka, o 7 tysięcy. Niech ta siódemka komuś przyniesie szczęście. Przed chwileczką mówiłam tyle o siódemce, że jest dla wielu osób szczęśliwą liczbą. Reżyserka. 5 tysięcy, fajna kasa, ale 7 tysięcy jest jeszcze fajniejsza. Reżyserka, zobacz, to jest trudna zagadka. Ja wiem, że jest piękna, postarałeś się bardzo, słodkie te kociaki, ale no właśnie, dlatego jest tak bardzo trudną zagadką, bo te słodkie oczęta odwracają uwagę, no i różnica nie jest taka duża. Reżyserka, jest, moi kochani, udało się, 7 tysięcy złotych. Mówiłam, moi drodzy, mówiłam, że dzisiaj reżyser ma bardzo dobry humor, ale moi kochani, uwaga, uwaga, to jest ostatnia szansa, zostały nam tylko 4 chwile. 4 chwilki nam zostały. Kto widzi? Kto widzi tę różnicę? Ona gdzieś tu jest, moi kochani. Na jednym zdjęciu. Trzy zdjęcia są identyczne. Wszystko tam jest takie samo, identyczne.
No właśnie, na czwartym zdjęciu, na którymś z tych czterech, ja nie mówię, że na czwartym, na którymś z tych zdjęć, na którymś z tych czterech zdjęć coś jest nie tak, coś jest inaczej. No i ta różnica nie jest taka, moi kochani, oczywista. To nie jest duża różnica. Czy ktoś widzi? Halo, halo, moi kochani. Nie wychodźcie jeszcze na spacer. Za chwileczkę, za momencik. Jeszcze nie teraz. Walczymy teraz o 7000 zł. Uwaga, uwaga. Cztery chwilki nam pozostały. Czy ktoś zdąży? Mam nadzieję, że tak, moi drodzy, mam nadzieję, że ktoś zdąży. Jestem przekonana, że na pewno ktoś zdąży, bo dzisiaj szczęśliwy dzień, pięknie, wszystkie zagadki rozwiązujecie błyskawicznie. Ale moi drodzy, może was nie zagaduję, żebyśmy mogli skoncentrować się. Uwaga! Przypomnę tylko, że szukamy różnicy. Szukamy różnicy, na jednym zdjęciu jest coś innego, coś jest nie tak. Jeżeli znajdziemy tę różnicę, łapiemy za telefon 704-304-304 i podajemy numer zdjęcia. 1, 2, 3 lub 4. Kto wie, które to zdjęcie? Kto? Uwaga. No moi kochani, szukamy, szukamy. Do końca walczymy, moi drodzy. Przypominam, kasa jest spora. Jest o co walczyć, moi kochani. 7000 zł, 7000 zł do zgarnięcia. Do przytulenia. Ja wiem, że byście chcieli przytulić te słodkie kociaczki, ale chyba bardziej wolicie przytulić 7000 zł. No ale można jedno i drugie przecież, prawda, moi drodzy? Można przytulić słodkiego kociaczka i można przytulić 7000 zł. To kto? Kto zawalczy o naprawdę bardzo fajną, o dużą kasę? Uwaga, uwaga, moi drodzy. Cztery chwile. 704-304-304. To jest malutkie, ta różnica jest malutka, moi kochani. Ta różnica jest niewielka. No, no właśnie, słuchaj, reżyserka, my nie mamy pewności, czy ktoś w ogóle zwróci na to uwagę. Jedna osoba jest potrzebna. Moi kochani, jedna osoba mi jest potrzebna z dobrym wzrokiem. No, jeżeli nie masz zbyt dobrego wzroku, to może nałóż okulary albo podejdź bliziutko do telewizora. Podchodź bliziutko i przyglądaj się uważnie, bo coś na jednym ze zdjęć jest nie tak, coś jest inaczej. No właśnie, zobaczcie, moi kochani, ja jak podeszłam blisko do telewizora, to zauważyłam, że tam z tyłu coś jest pomarańczowego. Czy to jest marchewka? Nieważne, moi drodzy, ja tutaj już was nie zagaduję. Nie, 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 nie koncentrujemy się na tym, koncentrujemy się na różnicy. Gdzieś ona tu jest. Uwaga, moi drodzy, trzy chwile. Moi kochani, ja już biorę kopertę. Uwaga, uwaga. Ja już jestem przygotowana. Czy ty również jesteś przygotowany? Odnalazłeś różnicę? To szybciutko, szybciutko. Kto wie, które zdjęcie jest inne? Trzy chwilki nam zostały, moi kochani. Ja nie lubię pospieszać, ja nie lubię tego słowa, moi drodzy, szybko. No czasami je wypowiadam, no tak mimochodem, jak to się mówi, mimowolnie, ale bardzo nie lubię pospieszać. Sama nie lubię, jak ktoś mnie pospiesza i dlatego również was nie lubię, moi kochani, pospieszać. Ale przypominam, podpowiadam tylko, że zostały nam trzy chwile. Uwaga, uwaga. 704-304-304, numer telefonu. No właśnie, tylko kto? Kto zauważył? Kto wypatrzył te różnice, moi drodzy? Jedno zdjęcie czymś się różni. Coś jest nie tak. Trzy zdjęcia są identyczne.
To które? Które jest inne? Ono tu jest, moi kochani, to zdjęcie tu jest, ta różnica gdzieś tu jest. Wystarczy, że podasz sam numer 1, 2, 3 lub 4. Nie musisz opowiadać o tej różnicy, ona jest niewielka. Po co mamy jeszcze opowiadać, co jest nie tak, co jest inaczej? No właśnie, moi kochani, szkoda czasu, moi drodzy. 3 chwilki nam zostały. Gdzie jest to nasze piękne, błyskawiczne tempo? Kto zdąży, moi drodzy, kto zdąży, kto znajdzie? Może właśnie wróciłeś z pracy, włączyłeś telewizor, patrzysz na te koty i widzisz te różnice. No to łap szybko za telefon, bo słuchaj, większość z nas jeszcze właśnie się zastanawia, co tam jest nie tak, co tam jest inaczej. Jeszcze do tej pory nie usłyszałam telefonu, to znaczy, że cały czas kasa jest w grze, więc jeżeli ty wróciłeś z pracy, czy wróciłeś może ze spaceru i właśnie oglądasz program i widzisz te różnice, to chyba świetnie się składa, bo przypominam, moi drodzy, że dzisiaj mamy naprawdę bardzo wyjątkowy, szczęśliwy dzień. Mnóstwo zagadek odgadniętych. Już na samym początku rozwiązaliście pięknie, błyskawicznie zagadkę i mam nadzieję, że również ta zagadka zostanie bardzo szybko rozwiązana. Moi kochani, nie czekamy do końca. 3 chwile nam zostały, ale jeżeli znamy różnicę, widzimy ją, to nie czekamy. Nie czekamy do końca. Lepiej rozwiązać zagadkę błyskawicznie, tak jak zrobił to nasz pierwszy zwycięzca. Błyskawicznie rozwiązał naszą zagadkę i gratuluję, gratuluję. No właśnie, tylko komu tym razem pogratuluję, moi drodzy? Kto przede wszystkim zawalczy o 7000 zł? Uwaga, jeszcze jest szansa. Uwaga, 2 chwile. To już się łatwo się decydować, moi kochani. Tak widzę, tak chcę zagrać o 7000 zł. Uwaga, uwaga, moi drodzy. Reżyserka, co ty mi tutaj opowiadasz? Ja wiem, że masz bardzo dobry humor, ale nasi widzowie, właśnie nasi widzowie, sam dałeś tak dużą kasę, 7000 zł. No reżyser dzisiaj ma bardzo dobry humor, moi kochani. Mam nadzieję, że wy również przed telewizorami macie dobre samopoczucie, ale jeszcze jest do wygrania 7000 zł. Czyli może ktoś mieć jeszcze lepsze samopoczucie. No, wydaje mi się, że bardzo dobre. Uwaga, uwaga, moi drodzy, 7000 zł do wygrania. Dwie chwilunie. Oczywiście ja nie pospieszam, no ale moi drodzy, fajnie by było, żebyśmy już teraz odpowiedzieli na pytanie, które zdjęcie jest inne. Czy ktoś widzi? Czy ktoś widzi te różnice? No ta różnica rzeczywiście jest niewielka, ta różnica jest malutka. Bardzo mała, ale jest, moi kochani, ale jest. Wszystkie osoby, które dołączyły do nas, które wróciły ze spaceru, z pracy, ze szkoły, przyglądamy się uważnie, tylko moja prośba, ponawiam prośbę, nie dajcie się zwieść tym słodkim oczętom, tym słodkim kocim oczętom, bo one odwracają naszą uwagę od tej niewielkiej różnicy. Różnica jest bardzo malutka. I te słodkie oczęta, no właśnie, odwracają naszą uwagę. Także, moi kochani, pełna koncentracja. Pełna koncentracja. Koncentrujemy się bardzo, bardzo mocno, bo zostały nam 2 chwilunie. Ale ktoś zdąży. Uwaga. Kto? Nie widzisz? Nie dzwoń. Nie dzwoń, bo na pewno już nie znajdziesz. Nie znajdziesz te różnicy, bo mamy ostatni moment, moi kochani. Ostatnia chwilunia. Dosłownie chwilka nam pozostała. Uwaga, uwaga. Kto widzi różnicę? Może zróbmy tak, moi kochani, jeżeli widzisz, te kilka osób, może znalazły dosłownie, tak mi wydaje się, że to będzie dosłownie kilka osób, które znalazły te różnice, to może zróbmy tak. Jeden momencik, jedna chwilunia. Jeżeli widzisz te różnice, niech to będzie właśnie ta chwila. Może wybierzmy razem numer. Uwaga. Ty przyglądaj się, jeżeli widzisz te różnice, to przyglądaj się cały czas i wybierz razem ze mną numer 704-304-304-304.
Różnica jest na zdjęciu. Którym? Szybciutko, 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 szybciutko. A miałam nie pospieszać. No moi kochani, ale został tylko jeden moment. Dosłownie chwilunia. Uwaga, uwaga. Ktoś zdąży, ktoś zdąży. Kto tu do mnie pędzi, kto tu do mnie biegnie? 704, 304, 304. Jeden element. No może nie element, moi kochani. Ja tutaj nie będę was wprowadzać w błąd. Tak naprawdę nie podpowiadam, reżyserka, ja nic nie mówię. Coś na tych zdjęciach jest inaczej. Coś jest nie tak. Jeżeli widzisz te różnice, to pędź szybciutko tutaj do mnie do studia. 704-304-304. Trzy zdjęcia są identyczne, jedno jest inne. Nie musisz mi opowiadać o różnicy. Wystarczy, że wskażesz numer zdjęcia. 1, 2, 3 lub 4. Kto wie? Jeszcze momencik, czekamy. Jeszcze chwilunia. Moi kochani, szybciutko, szybciutko, szybciutko. Kto? Przypominam, moi drodzy, dziś wyjątkowy dzień. Reżyser ma dobry humor. Wspaniale rozwiązujecie zagadki. Także wszystko, moi kochani, jest w waszych rękach. Skoro tak wspaniale wam idzie, moi drodzy, na maksa, maksymalnie to szczęście wyciskamy. No dawno nie zdarzył mi się tak dobry dzień, żebyśmy tak błyskawicznie, pięknie rozwiązywali zagadki. Moi drodzy, podtrzymujemy w takim razie to tempo, bo należy to szczęście tak maksymalnie wycisnąć, prawda? Tak jak się mówi, wyciskamy szczęście jak cytrynkę, tak mocno, mocno do końca. Tak żeby mocno wycisnąć cytrynkę, czasem trzeba ją tak pougniatać. I to samo robimy ze szczęściem, moi kochani. Ugniatamy, ugniatamy, ale do końca. I co oznacza to ugniatanie, moi kochani? No właśnie, wyciskamy to szczęście maksymalnie. 7000 zł w tym momencie do zgarnięcia. Naprawdę bardzo fajna kasa. Za chwileczkę ktoś o nią zawalczy. Co najważniejsze, jeszcze nie słyszałam telefonu, czyli wszystko może się wydarzyć w każdej chwili. Uwaga. Gdzie jest ta różnica? Kto ją widzi? Czekamy, czekamy. Jeszcze momencik, jeszcze chwilunia. Jest jeszcze moment. Spokojnie zdążysz. Nie ma co panikować, moi kochani. Wiem, że została jedna chwila. Ale nie panikujemy, ja czasami właśnie od czasu do czasu pospieszę, mówię szybciutko, szybciutko. To właśnie dla tych osób, które widzą te różnice i obawiają się, czy zadzwonić, czy nie. Moi kochani, jeżeli nie zadzwonimy, nie będziemy wiedzieć, czy tak naprawdę dobrze zrobiliśmy, czy nie. Ja zazwyczaj mówię sobie tak, nigdy nie będę wiedziała, jak czegoś nie zrobię. Jeżeli nie zrobię, to nie będę wiedzieć, czy dobrze, czy źle. No właśnie, moi kochani. Także zapraszam, zapraszam tutaj osoby, które widzą rozwiązanie, które znają rozwiązanie i wiedzą, gdzie jest ta różnica. Bo różnica jest na jednym z tych zdjęć. Na jednym z czterech zdjęć. Trzy zdjęcia są identyczne, jedno czymś się różni. I ta różnica tak naprawdę jest bardzo malutka. Dlatego, moi kochani, nie spodziewam się tu tłumów. A skoro nie ma tłumów, moi drodzy, to znaczy... Kolejna dobra wiadomość. Kolejna wiadomość, moi kochani. Dobra, to znaczy, jeżeli nie ma tłumów, to znaczy, że szanse naprawdę są bardzo wysokie. Nie masz dużej konkurencji, ale moi kochani, teraz, 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 zero, już mamy zero. Reżyserka, jeszcze czekamy. Reżyserka, reżyserka, ja wiem, że jeszcze poczekasz chwilę, nieprawda? Dosłownie chwileczkę, poczekaj, bo zero jest elementem odliczania. A po drugie, reżyserka, jeżeli ktoś właśnie tutaj do nas pędzi w tym momencie, to jeszcze należy chwileczkę poczekać. Czy ktoś tutaj do mnie mknie? Czy ktoś tutaj do mnie pędzi?
704-304-304-304. Kto poda mi różnicę? Numer zdjęcia, moi drodzy, numer zdjęcia mnie interesuje. 1, 2, 3 lub 4. Wśród tych liczb gdzieś jedna jest prawidłowa. Prawidłowa odpowiedź. Czy to będzie zdjęcie numer 1? Czy może zdjęcie numer 2? Czy może zdjęcie numer 3? A może jednak zdjęcie numer 4? Szybciutko, szybciutko, kto wie, kto wie, kto wie, moi kochani, kto wie, szybciutko. Uwaga, uwaga. Prawidłowa odpowiedź to... Halo, halo, moi drodzy, czy ktoś został przed telewizorem? Kto zna odpowiedź? Kto odnalazł różnicę? Na ekranie telewizora mamy 4 zdjęcia. 3 są identyczne i jedno z tych zdjęć czymś się różni. I różnica jest niewielka. No właśnie, i to jeszcze słodkie oczęta, piękne słodkie oczęta. Ja od razu się uśmiechnęłam, jak zobaczyłam tę zagadkę. No ale chyba niepotrzebnie, moi drodzy, bo te właśnie słodkie oczęta miały za zadanie zwieść, zbić z nas tropu. Odwrócić naszą uwagę. No bo tak to jest, moi kochani, jak widzimy jakąś piękną rzecz, jak widzimy coś pięknego, coś bardzo miłego, sympatycznego, przytulnego, tak jak w przypadku tego słodkiego kociaka, no właśnie, i udało chyba się temu kociakowi, czy nie? Jeszcze czekamy, moi drodzy, jeszcze czekamy. Słuchajcie, moi drodzy, ja cały czas tutaj zagaduję reżysera. Wykorzystuję ten moment, bo wiem, że dzisiaj mam bardzo dobry humor. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Nieważne. Najważniejsze jest, że reżyser ma dobry humor. Dużo kasy dzisiaj tutaj mamy do zaproponowania, moi kochani. No i przede wszystkim najważniejsze. Dzisiaj mamy bardzo, bardzo dobry, bardzo szczęśliwy dzień. Dużo zagadek rozwiązanych. Pierwsza zagadka poszła błyskawicznie. Błyskawicznie tę zagadkę rozwiązaliście. Jedna osoba rozwiązała. Gratuluję, gratuluję panu rozwiązania tej zagadki. No piękne tempo, moi kochani. Piękne tempo. Podtrzymajmy to tempo. Uwaga, uwaga, moi drodzy, jesteśmy już na końcówce odliczania. Mamy zero, a ja jeszcze nie słyszę odpowiedzi. Kto zna różnicę? Kto wypatrzył tę różnicę? Gdzie ona jest? Moi kochani, nie musimy opowiadać o tej różnicy, nie musimy mówić, czego jest mniej, czy czegoś jest więcej. No a może coś jest nie tak? Nie opowiadamy o różnicy, mówimy, które to zdjęcie jest inne, czyli zdjęcie numer 1 albo zdjęcie numer 2, zdjęcie numer 3 lub zdjęcie numer 4. Jeszcze mamy zero, jeszcze mamy zero, zero jest elementem odliczania, także jeszcze w tym momencie wszystko się może wydarzyć, moi kochani, jeszcze czekamy. Jeszcze mamy zero. Uwaga, uwaga, skoro jest zero, to może teraz? To powinno być teraz, moi kochani. Uwaga, uwaga. Szybciutko, 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 moi drodzy, szybciutko. Kto tu wpada? Kto? Reżyserka. Słuchaj. Ja tak do końca też wykorzystam troszeczkę twój dobry humor. Tak na momencik. Słuchaj, jest no, fajny taki moment, popołudnie, piękna pogoda. Jest gdzieś około 16. Ludzie wracają teraz do domów. Teraz ludzie wracają do domów, z pracy. Reżyserka, słuchaj, na taką szybką dogrywkę. Zobacz, no piękne te obrazki, ale ta różnica jest bardzo niewielka. Na taką szybką dogrywkę. Jeszcze raz na moment powiększmy tę zagadkę. Kochani, udało się, ale... Dosłownie na sekundkę, dosłownie mamy sekundy, moi drodzy, zagadka jest powiększona. Podejdźcie teraz do telewizora, jeszcze się uda, wszystko jest jeszcze możliwe. Uważnie przyglądajcie się, gdzie jest ta różnica. Szukamy różnicy, moi drodzy, przypominam, szukamy obrazka, który jest inny. Trzy zdjęcia są identyczne, jedno w jakiś mały, delikatny sposób, czymś się różni. Kto zauważył? Uwaga!
Jeszcze zdążysz, jeszcze zdążysz. Uwaga, uwaga. Co jest nie tak? Coś jest nie tak, moi drodzy. Na jednym ze zdjęć coś jest inaczej. Moi kochani, szkoda mi tych pieniędzy, bo ja bym mogła pokazać, gdzie jest ta różnica. Możemy zakreślić w kółeczko i pokazać wszystkim niedowiarkom, że tu właśnie w tym miejscu jest coś innego, że coś jest inaczej. Ale moi kochani, szkoda tej kasy. 7 tysięcy złotych, no to spore pieniądze, prawda? Bardzo duża kasa. Jak to mówi się, spory pieniądz. No i szkoda. Moi drodzy, ja myślę, że powinniśmy walczyć do końca i odnaleźć te różnice. Coś tam jest innego, coś jest nie tak na jednym z tych zdjęć. Jeżeli zauważyłeś w tym momencie te różnice, to jeszcze zdążysz tu trafić. Mamy szybką dogrywkę, moi kochani. To jest trudna zagadka. Nie każdy to widzi. Nie każdy widzi, no właśnie, ten element. Nie każdy widzi te różnice. Także jeszcze jest szansa. Uwaga, uwaga. Jak nam idzie, moi drodzy? Przyglądamy się uważnie. Co tam mamy? Mamy cztery kociaki. Oczywiście widzimy je wszyscy. Kociaki mają ogonki, kociaki mają uszka, słodkie pyszczki, oczka, noski, buziaczki, wąsy. Nad oczami również, no, mają jakieś takie prążki, prawda? No i po bokach również kociaki mają takie cętki. No i taki krawacik pod brodą. Co te kociaki jeszcze mają? Ale również mamy tło, moi drodzy. Z tyłu jest jakaś zieleń. Zapewne jest to trawa. Z tyłu są kwiaty. Na dole również kwiaty. To co jest nie tak? Ale i z boku mamy kwiaty. Wiem, reżyserka, wiem, że musimy już kończyć. Jeszcze momencik. 3 minutki, reżyserka, słuchaj, 3 minutki nie zbawią nas te 3 minuty. Uwaga, uwaga, moi drodzy, 3 minutki. Kochani, zegar już wystartował. Musi komuś się udać, moi kochani. Jedna osoba, ja czekam tak naprawdę na jedną osobę, która widzi te różnice. Ona jest malutka, ta różnica jest niewielka, ale jest. Ktoś zdąży, moi drodzy, ktoś zdąży. No właśnie, 2,5 minuty. Pół minutki nam już umknęło. Ale moi kochani, jeżeli widzimy różnicę, nie musimy czekać do końca odliczania. Jeżeli widzimy tę niewielką, malutką różnicę, to bardzo gratuluję. I pędzimy tutaj do mnie szybciutko. 704-304-304. 2 minuty i 10 sekund. Jeszcze tyle czasu nam zostało do końca. Komuś się uda, ktoś zdąży. Uwaga, uwaga. 2 minuty. Coś tam jest innego. Co się zadziało? Co jest nie tak? Uwaga, minuta 46. Zdążysz tu trafić. Zdążysz tu trafić pod warunkiem, że widzisz różnicę. No a ta różnica jest niewielka. Jeżeli dołączyłeś teraz do naszej wspólnej zabawy, no to nie wiem, ale próbuj, próbuj. Oczywiście szukamy różnicę. Mamy 4 zdjęcia na ekranie telewizora. 3 są identyczne. 1,5 minutki. Uwaga. 4 zdjęcia mamy na ekranie telewizora, 3 identyczne. Jedno z tych zdjęć czymś się różni. Różnica jest niewielka, różnica jest malutka, więc jeżeli teraz dołączyłeś, minuta 15, to oczywiście próbuj, no ale może być ciężko, bo różnica jest naprawdę niewielka. Ale gdzieś tu jest. Jakiś sprawne, bystre oko powinno wypatrzyć. Dużej konkurencji nie masz. To jest najważniejsze, moi drodzy. Piękna pogoda za oknem. Większość z nas tak naprawdę gdzieś pewnie sobie jeszcze spaceruje.
może właśnie wraca do domu, także moi drodzy, dużej konkurencji nie ma, należy to wykorzystać. 43 sekundy, uwaga, uwaga. No i przede wszystkim należy wykorzystać szansę, że dziś, moi drodzy, nagroda jest naprawdę spora, 7000 zł. Uwaga, pół minuty, moi kochani. Tylko dla kogo tak duża nagroda, 7000 zł? Kto zawalczy o tak fajną kasę? Spore pieniądze. No i przede wszystkim, moi drodzy, przypominam, fajny, wspaniały dzień, moi kochani. Bardzo szczęśliwy, dużo zagadek rozwiązanych. Dużo kasy już zostało rozdane, ale uwaga, 8. 5, 4, 3, 2, 1. Musimy wracać. Uwaga, uwaga. Moi kochani, tak rzutem na taśmę. Kto? Kto postawi kropkę nad i, moi kochani? 7000 zł. O te 7000 zł zawalczy. Kto? Uwaga. 4 zdjęcia, 3 są identyczne. Jedno z tych zdjęć czym się różni? Różnica jest bardzo malutka. Minimalna. Jeszcze czekamy. Najważniejsza informacja, moi kochani, że jeszcze czekamy. Jeszcze nie usłyszałam telefonu. Reżyserka nam jeszcze nie zakreślił tej różnicy, także wszystko może się wydarzyć, moi drodzy. Dobrze, moi kochani, 3 sekundki daję od siebie. Uwaga. Na wybranie numeru. To są tak naprawdę, moi kochani, sekundy na wybranie numeru. Także, moi drodzy, uwaga, 704, 304, 304. Kto tu do mnie pędzi? Ja już liczę. 3. Kto? Kto widzi tę różnicę, moi drodzy? Różnica bardzo, bardzo malutka. Niewielka. To jest maleństwo, to jest drobiażdżek, ale jest. Jest na pewno tutaj na jednym z tych zdjęć coś jest innego, coś jest nie tak. Moi drodzy, kto wykorzystał ten moment, że zagadka była powiększona na cały ekran telewizora? No wtedy właśnie mogliśmy się przyjrzeć. Tak naprawdę to jest teraz w tym momencie, jest czas na wybranie telefonu. No te osoby zapraszam, które widzą różnicę, zapraszam tutaj do mnie szybciutko, szybciutko. 704, 304, 304, moi kochani, a ja liczę dalej. Uwaga, 2. Jeszcze ktoś zdąży, moi drodzy, jeszcze ktoś zdąży. 2 chwilunie. Zdążysz, jeszcze masz czas. Dosłownie 2 chwilunie nam zostały. 2 sekundki ode mnie na wybranie numeru telefonu. Dlatego, moi kochani, nie lubię pospieszać. Jeżeli się spieszysz, to spiesz się powoli. Najważniejsze, żeby wszystko dobrze powiedzieć. Ja czekam na odpowiedź, a pytanie mi jest, które zdjęcie jest inne. Nie musisz mówić o różnicy, nie musisz mówić, co jest nie tak, nie musisz mówić, czego jest więcej, czego jest mniej. Jeżeli coś jest nie tak, nie musisz o tym mówić. Wystarczy, że podasz numer zdjęcia. Ale uwaga, uwaga, moi kochani. Ostatni moment. 1. Jeszcze momencik. Kciuk cały czas w górze, moi kochani. Wszystko może się tutaj wydarzyć. Numer zdjęcia podajemy. 1, 2, 3 lub 4. Kto zdąży? Uwaga. Czekamy, czekamy, moi kochani, czekamy. No właśnie, tego się obawiałam. Ojej, moi drodzy, jak mi program szybciutko zleciał. Kończymy program, moi kochani, a ja nie mam pewności, czy ktoś to znalazł, czy ktoś odszukał tę różnicę. No niewielka jest ta różnica. Tak naprawdę, moi kochani, czekamy na jedną osobę. Jedną osobę, która wskaże mi tę różnicę, ale teraz musi ta osoba tu trafić. W tym momencie, no tak naprawdę, moi kochani, za moment kończymy. Uwaga!
Kto zdąży, kto zdąży? Cały czas trzymam kciuk w górze, moi kochani. Trzymam mocno kciuk w górze. Jeszcze jest szansa, jeszcze jest moment. Kto? Kto sobie poradził? Jedna osoba ma szansę. Kto? Moi kochani, dla kogo te fanfary? Dla kogo fanfary? Brawa! Uwaga, uwaga! O 7000 zł zawalczy. Jeszcze moment. Dzwoni, jeszcze tu jestem, dopóki mnie widać, dopóki zagadka nie została rozwiązana, dopóki reżyser nie zakreśli w kółeczku odpowiedź, każdy ma szansę. Cały czas jeszcze jest 7000 w grze. 7000 cały czas w grze. Jeszcze zdążysz, tylko to musi się odbyć teraz. To musi się wydarzyć w tym właśnie momencie. Uwaga, uwaga. 704, 304, 304. Czy ktoś tutaj do mnie pędzi, żeby wskazać mi prawidłową odpowiedź, a jest nią zdjęcie z numerem? Którym? Które to zdjęcie, moi kochani? Szybciutko, szybciutko. No widzicie, moi drodzy, te piękne, słodkie kocie oczęta po prostu odwróciły naszą uwagę. Kto nie dał się zwieść, moi drodzy, tym słodkim kociakom, tym słodkim oczętom? Kto nie dał się zwieść i widzi tę malutką różnicę? Ta różnica jest naprawdę bardzo, bardzo niewielka, ale jest, moi drodzy, ta różnica gdzieś tu jest. Co najważniejsze, moi kochani, spora kasa do wygrania, 7000 zł, również tu jest. Ja tu jestem. Brakuje mi tylko jednego widza, który wskaże mi odpowiedź. A odpowiedzią jest wskazanie zdjęcia z różnicą. A jest to zdjęcie numer? Kto wie? Szybciutko, szybciutko, moi drodzy, szybciutko. Które to zdjęcie? Na którym zdjęciu coś jest inaczej? Uwaga. Szybciutko, szybciutko, moi kochani. Czy to zdjęcie numer 1? Czy to zdjęcie numer 2? Czy może zdjęcie numer 3? Czy może zdjęcie numer 4? Kto wie? Reżyserka, słuchaj, pokażmy ludziom, ile dokładnie zostało czasu do końca programu. Takiego definitywnego końca programu. Słuchaj, reżyserka, pokaż mi tutaj dokładnie, żebyśmy wszyscy wiedzieli, czy zdążymy trafić tutaj, czy nie. Ktoś zdąży, moi kochani, ktoś zdąży. Spokojnie, ktoś zdąży. 2 minuty 40. 40. Zdążysz wybrać numer. Pod warunkiem, że znasz odpowiedź, że widzisz te różnice. Jeżeli nie widzisz, nie znasz odpowiedzi, nie wybieraj numeru. Nie wybieraj numeru, ja potrzebuję tutaj osoby, która wypatrzyła tę różnicę, to maleństwo. Ta różnica jest naprawdę niewielka i ja potrzebuję osoby, która wie, która zna odpowiedź. Moi kochani, 2 minuty 20 sekund. Ktoś jeszcze zdąży. Ktoś zawalczy o 7000 zł. Bardzo fajne pieniądze. Co najważniejsze, dzisiaj cały program bardzo szczęśliwy, bardzo udany. Pięknie rozwiązywaliście wszystkie zagadki, ale jeszcze jedna osoba musi tutaj trafić. Jeszcze jedna osoba, niech zawalczy o naprawdę tym razem bardzo fajne, duże pieniądze. Już niecałe 2 minutki, moi kochani, minuta 55. Ktoś zdąży. Kto? Jeszcze jedną osobę tutaj potrzebuję, moi drodzy. Pięknie nam dzisiaj szło, pięknie, błyskawiczne tempo. I bardzo, bardzo mnie to cieszy, moi drodzy, wszystkim serdecznie gratuluję wygranych. Wszystkim oczywiście bardzo pięknie dziękuję za odpowiedź, ale jeszcze się nie żegnam, moi kochani, jeszcze nie. Czekam tutaj na jeszcze jedną osobę, która wskaże mi prawidłową odpowiedź. Pożegnam się za chwileczkę, ale uwaga, półtora minuty, już niecałe. Ktoś tu do mnie zdąży, ktoś tutaj do mnie trafi i jeszcze zawalczy o 7000 zł. Kto? Szybciutko, szybciutko, moi drodzy. Za chwileczkę, za moment się pożegnam, na to będzie jeszcze czas. Za chwileczkę będą fanfary i brawa i wręczenie oficjalne. Nagrody oczywiście jednej osobie. Komu? Szybciutko, szybciutko. Uwaga, moi kochani, minuta. Zdążysz, zdążysz tu trafić.
704-304-304. Widzisz, jak szybko jest wybranie numeru telefonu, jak bardzo szybko można zrobić to? 304-704-304-304. Błyskawicznie. I mówisz mi numer zdjęcia, bardzo szybciutko. Bardzo mało czasu należy spędzić na wybranie numeru telefonu i wypowiedzeniu tak naprawdę, moi kochani, numeru zdjęcia. Uwaga, uwaga, pół minuty już niecałe. Bardzo mało czasu nam zajmuje wybranie numeru telefonu, bardzo mało czasu wypowiedzenie numeru zdjęcia, tylko kto widzi te różnice? Kto widzi ten obrazek, który jest inny? 12 sekund, uwaga. Czekam do ostatniej sekundy, moi kochani, do ostatniej sekundki. I uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. Czekamy. I moim numerem 1 dzisiaj jest... Uwaga, uwaga. Moi kochani, ostatni raz dyktuję numer. 704-304-304. Jeszcze zdążysz, jeszcze tu jestem. Jeszcze tu jestem, zagadka jest jeszcze na ekranie telewizora. Jeszcze reżyserka, nie zakreślaj, jeszcze nie pokazuj. Uwaga. Czekamy. Kto tu trafia? Halo, halo? Kto tu trafia do mnie szybciutko tylko teraz? Teraz, moi drodzy, teraz? Uwaga. Jedna osoba, musi być jedna osoba przed telewizorem, która zna rozwiązanie. Kto? Kto wie, moi kochani, szybciutko? 704-304-304. Zdjęcie, które jest inne, to... To? To? Szybciutko, moi drodzy, teraz! 704-304-304. Moi kochani. Jest telefon, dzień dobry, witam serdecznie. Które zdjęcie jest inne? Dzień dobry, to jest zdjęcie numer 1. Później się kamyczek. Czy się zgadza? Proszę pana, to jest bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję genialnego wzroku, no przede wszystkim bystrości. A to są cechy, powiem, bardzo, bardzo ważne. I wszystko się zgadza, moi drodzy. I teraz przechodzimy dalej. Czy jest pan przygotowany? Tak. Uwaga, uwaga, czas start. W którym województwie leży Gorzów Wielkopolski? W Wielkopolsce. Gorzów Wielkopolski, województwo. A, gorzowskie, przepraszam. Nie. No już nie mogę niestety panu uznać. Ani wielkopolskie, ani gorzowskie, tylko lubuskie. Nie. No mogło się pomylić, rzeczywiście, bo nazwa dwuczłonowa, Gorzów Wielkopolski i mogło nam się pomylić, że Wielkopolski, prawda? A to jest województwo lubuskie, no ale gratuluję, oczywiście nagroda gwarantowana jest już w pana kieszeni, oczywiście już wędruje do pana.
Gratuluję wszystkim pięknie, pięknie gratuluję wszystkich wygranych. Naprawdę wyjątkowy dzień i serdecznie wszystkim Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Miłego dnia, do widzenia.